chciałbym mówić o wielkich filozofach w taki sposób, żeby u każdego wyłowić jakąś jedną myśl, która dla niego samego jest ważna, należy do filarów domu, jaki zbudował, a zarazem dla nas dziś jest zrozumiała, jakąś strunę w naszym umyśle porusza, zamiast tylko podawać wiadomość historyczną. Postaram się każdy wykładzić, kończyć pytaniem skierowanym do wszystkich, co zasłuchali. Pytaniem z myśli tego filozofa zebranym. Nadal ważny, nadal nierozstrzygnięty wyraźnie. Søren Kierkegaard jest moim bohaterem dzisiaj. Otóż trzeba zacząć od takiej uwagi, że opowiedzieć treść pism Kierkegaarda jest właściwie niepodobieństwem. Z tych wszystkich, którzy mieli reputację wielkich filozofów, a nie uważali się w ogóle za filozofów, on najbardziej opiera się próbą opowiedzenia. Tak jak poeta liryczny, w samej rzeczy był. Pisma Kierkegaarda, pisma żadnego filozofa, nie są tak zależne od jego życiorysu. Niektóre są ledwo przysłoniętym sprawozdaniem z życia prywatnego. Jak właśnie w trzeciej osobie opisana historia jego miłości i dobrowolnego zerwania zaręczyn z powodów wyjaśnionych w bardzo zawiłej analizie psychologicznej, która ma też mieć jakieś znaczenie filozoficzne. Ktokolwiek chce sporządzić w przybliżeniu pełen obraz myśli tego filozofa, musi z konieczności opisać dzieje tej samoniszczącej miłości. Musi też opisać stosunek jego do ojca, który uważał się za potępionego grzesznika, ojciec, głównie dlatego, że jako młody pastuch, udręczony nędzą i nieszczęściami, nabluźnił Bogu. On wychowywał syna w atmosferze grozy religijnej i bojaźni Bożej. Stereotyp Kierkegaarda ukazuje go jako XIX-wiecznego prekursora, bardzo często, jako XIX-wiecznego prekursora, a prekursora albo twórcę egzystencjalizmu, czy filozofii egzystencjalnej XX stulecia. Chociaż ani on sam, ani nikt inny, oprócz żaden znany filozof, oprócz Sartra, nie stosował do siebie nazwy egzystencjalizm. Mówili jednak o filozofii egzystencji. Kierkegaard z pewnością wzdrygnąłby się ze zgrozą na wieść, że ma być wplątany w jakiś izm i uchodzić za filozofa. Ale wiedział, pisał o tym, wiedział, kto będzie jego dziedzicem. Figura najbardziej dla niego odpychająca, mianowicie profesor uniwersytetu. Pisma jego często mgliste, rozwlekłe, nużące, najeżone poetyckimi powtórzeniami, są najoczywiściej tak zrobione, żeby niepodobna było ich streścić w mowie filozofów. To są raczej zawiłe aluzje, aniżeli wykłady. Pogarda dla filozofii nie jest u Kierkegaarda kaprysem albo jakimś ubocznym wątkiem. Ona jest w samym rdzeniu jego myśli. Podobnie jak w przypadku Pascala, spokrewnionego z nim w wielu sprawach, choć nie w sposobie pisania. Znamy bowiem Pascala głównie z jego zwięzłych, dramatycznych i jasnych skrótów. Filozofia jest bez wartości,
Wedle Pascala, bo obie realności, według Kierkegaarda, bo obie realności fundamentalne, niezbywalne i przemożnie określające nasze życie, mianowicie ja i Bóg, są niewyrażalne i nieopisywalne. Chociaż jakoś okrężnie opisywać je nie trzeba. Ale należy zauważyć, że gdy się jakieś byty określa jako niewyrażalne, to nie mówi się właściwie o cechach tych bytów, ale o warunkach ich poznawania. A to należy właściwie do filozofii. To jest moja uwaga, nie krytykowa. Jakoż Kierkegaard ma wielkie trudności z przedstawieniem tego, o co mu chodzi. Każda osoba ludzka, powtarzał, jest rzeczywistością jedyną, niesprowadzalną do abstraktów, których używa nauka. Nie dość powiedzieć, że każdy jest czymś niepowtarzalnym. Także nie mam także dwóch identycznych kamieni albo liści na drzewie. Każdy kamień czy liść można jednak wyczerpująco, wystarczająco opisać za pomocą terminów abstrakcyjnych. Ale osoby ludzkiej tak opisać nie sposób. Nie ma abstrakcyjnych kategorii, które mogłyby uchwycić jedyność osobową. A skoro mowa nasza składa się właśnie z wyrażeń abstrakcyjnych, nadających się do opisu wielu przedmiotów, jest ona bezsilna, gdy mamy zdać sprawę z niepowtarzalnej rzeczywistości ja. Jednostki ludzkie się nie sumują. Nie ma sensu powiedzenie, że istnieją dwie jednostki albo więcej. Jednostka nie jest przykładem czy egzemplarzem jakiegoś gatunku. Hegel tego nie pojął, czy też nie chciał pojąć. Sprowadzał wszystko, a więc i osoby ludzkie, do tego, co uniwersalne, do ogólnych schematów i kategorii. Ludzka jedyność nie mieści się w systemie Hegla. Pojedynczość moja, przez to, że jest moja właśnie, niesprowadzalna do niczego innego, że nie jest częścią świata i nie należy do żadnego gatunku, nie podpada też pod żadne pojęcia. Musi odrzucać wszystkie roszczenia racjonalistycznej myśli. Racjonalizm szuka prawd, które są do przyjęcia dla wszystkich. Ukazuje metody myślenia powszechnie obowiązujące. Nadaje się więc do innych praktycznych zadań, ale nie może zdać sprawy z rzeczywistości jedynie ważnych, ostatecznych, osoby ludzkiej i Boga. Odniesiona sama do siebie jednostka nie jest tylko do siebie odniesiona, choć nie jest częścią świata, nie jest też atomem próżni dryfującym. Jest odniesiona do Boga i wieczności. Bóg wie wszystko o każdym istnieniu ludzkim, ale mówi tylko do tej jedynej osoby, którą jest każdy z nas. Jezus Chrystus mówił do każdego słuchacza z osobna. Nie było to mówienie do tłumu. Istnienie poszczególne jest realnością stojącą w obliczu Boga w pokucie i lęku. Są trzy formy, czy też trzy fazy życia. Jest faza estetyczna, w której jednostka na samej sobie się skupia, szuka prywatnego zaspokojenia i rozkoszy. Żyje tak nie mocą jakiegoś